Witajcie widzowie, ja nazywam się Senek i witam was w kolejnym odcinku z Battlefield 4. Wiem, sorry za dziwne przywitanie, ale nie mogłem się doczekać, aby nagrać już trzeci odcinek na Morzu Południowochińskim. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, uratowaliśmy uchodźców z Chin, gdyż doszło tam do przewrotu. I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków z Battlefield 4. A teraz lecimy z fabułą dalej. Nie, po prostu mi się śniło, że dziewczyna chciała mi zrzucić. No to zły sen w sumie. Dziwię się, że w ogóle możesz spać po tym, co się stało. Duszę tu jak w kotłowni. Da się spać, stary, co ty gadasz? Można się po prostu udusić. A no tak, wpadł do ciebie Irish. Chyba nie chciał cię budzić. Mówię ci, stary, śpi ile się da, póki możesz. Czym się rękę? Nie, dzięki. Jestem wyspany. Na tej pryczy się wyspałem. Dobry. Panowie siedzą przy jakiejś kanalizacji, przy rurach. Dobra, nie będę przeszkadzał. Papara. Papara. A, tutaj mogę pójść, ale ja nie. Ja jeszcze sobie obejrzę, co tu mamy. Jakiś ten. Jakieś inne tu miejsca są. A, czyli to jest po prostu... No dobra, dobra. To się wracam. Tum, 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 tum. Dobra, jesteśmy. To przechodzimy dalej. O! Słońce! Na razie. Dobra. Dobry. Hello, Mr. American Soldier. Wiedziałeś, że kiedyś ja lubiłem ten Outlook? Teraz mam swój. Dobra, no to lecimy dalej. Jakieś śmiechy, chichy. Dobra. No, fajnie, klimatycznie, kurde. Na razie po statku chodzimy. Hej, co tam? Chcesz o czymś pogadać? Ale masz długą spluwę. Dobra, już. Oj tam gościu, kurna, masz problem.
No po prostu ludzie, którzy... No niestety no. Hej Pak. Co tam? Słuchaj, chłop dostał z brzucha. Zwariowałeś, tam jest mój mąż. Przykro mi. Puśćcie mnie. Kto tu w ogóle dowodzi? Proszę się odsunąć, proszę pani. Ona jest z nami. Puśćcie ją, żołnierze. Zróbcie mu tomografię. Może mieć krwotok mózgowy. Nie mamy jak. Prawie cały sprzęt uszkodził impuls elektromagnetyczny. Mamy spotkać się z lotniskowcem Tytan. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. Proszę pani, będę uważać na pani męża. Spokojnie. Zostanę przy nim. Mam wykształcenie medyczne. Jasne. Każda pomoc się przyda. Nieprzytomny, marnie. Irish cię szukał. Jest na dolnym pokładzie pojazdowym. Już się pogodziliście? Nie pamiętam, żeśmy się... kłócili, ale może wtedy ja mordę zachlałem, sorry. Zdarza mi się. Że byłem w tobie. Tak, nawet nie skomentujesz tego, że byłem w tobie? No w sumie. Wiem jedno. To ty powinieneś wtedy decydować, nie Ajusz. No cóż, to podjął decyzję, to już się z tym nic nie zrobi. O, przez chwilę mi się zmieniło. Jabłko, albo mango. Co ty? Nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie? Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież Reker teraz dowodzi. Ale powiedz, pa, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed Garrisonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódca. No właśnie, przez ciebie będę miał po dupie. Jak kurwa w szkole. Trudno. My postąpiliśmy właściwie. Twoje argumenty nie pozwalają, Irish. Właśnie. Najpierw argumentuj, a potem kurna ten. Będziesz gadał. To jest Tytan. Coś tak wygląda jakby przypieczony na grillu. Grabarze! Gdzie do kurwy są grabarze? Tu! Weźcie ludzi, za mną! Tak jest! Chodź, Reker! Kurna. No ja mam być dowódcą, ja mam iść pierwszy, tak? Kurna no. Jak na razie to cały czas idę na tyłach. No. Dziękuję. Tytan nie ma dużo czasu. Muszę mieć swoich ludzi na pokładzie, zanim statek pójdzie na dno. Niestety sytuacja jest niezwykle złożona. Nie wiemy, kto w nich uderzył i czy jeszcze wróci. Nie stać nas na niespodzianki. Grabarza nie zawiodą. Sierżancie Reker. Dowodzenie przejmuje agent Kowi. Macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji. A jest. Skończyłem. Ale kapitanie, nie będę z tobą dyskutował, Irish. Macie słuchać dowódcy. Zrobię miejsce dla ocalałych.
Chcę ustawić Walkirię w defensywie. Kilometr na wschód od Tytana. Agencie Kowik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broń i oddycharki. Ta jest. A zatem bierzemy sprzęt pod akcję. Czy jak to coś typical americano, czy bardziej... zobaczmy. Dobra, to wezmę ten na chwilowo, a chwilowo wezmę... Weźmy kurna Famasa. Skoro omnibył go odblokowałem w poprzedniej misji z zadania, no to czemu nie wziąć? Tylko latarkę wyłączymy. Ta jest. I... Tylko niech pan mi powie, gdzie jest przycisk E. E, dobra, o, dziękuję. Nikt z nas nie wie do końca, co się dzieje. Macie okazję rzucić na sprawę trochę światła. Nie dajcie dupy. Zrozumiano, agencie. Wielu ludzi z Walkirii na nas liczy. Stawka jest dużo większa. Jasny gwint. Prawie mnie tam przydzieli. Co to kurna? Latające ryby se skaczą. No to szukam. Coś co... Dobra. To muszę nakręcić. Dobra. O, już. Halo? Mama jeszcze nie wróciła, nie widziałem jej. Na razie. Ktoś do mnie zadzwonił, ale już jestem dostępny. Tytan był poza zasięgiem impulsu EMP i nadal gromadził dane, gdy my byliśmy już ślepi i głusi. Musimy je przejść. Musimy się śpieszyć. Raz naprzód! Już. No to lecimy z Famasem. Wezmę broń dodatkową, bo lepiej będzie strzelać czymś dodatkowym w takiej sytuacji, jak jest się jakiś węcie lub korytarzu. No idźcie, ja zaraz tutaj ten, podejdę. Przecież ta latarka to się przyda nawet. O, tu coś jest. Jest G46, panie kapitanie. Rekko znalazł. Czekaj, pomogę ci. Otwierajcie. A, po to dycharki. Chyba raczej umiesz pływać, synu. Czy nie? Przepłyniemy na środkowy pokład. Powinien znajdować się nad wodą. Zbierajcie się. Czy po to były oddycharki? Słyszałeś coś, co bym powiedział? Skakuj. Hmm.
Life could be dream. Life could be dream. Dum, 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 dum. Life could be dream. Dum, 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 dum. Dum 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 dum. Life could be dream. Do 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 do. Life could be dream. Dum 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 dum. Kurwa, ale mnie przyspieszyło. To tak stuka. Jakie dźwięki stukania, jakby nie wiem kto tu. No halo. Proszę płynąć. Kurwa, no. Cofa mnie. Proszę, płyń, no. Nie, czekajcie, bo kurwa, tu jest jakoś ciężko się płynie, kurwa. Kto to kurwa wymyślił? Kurwa, no. Płyń szybciej. No szybciej, kurwa, no. To jest nie tak, czekajcie, zrobię to w inny sposób. O, tyłem, tyłem będę płynął, tynęłem, tyłem. Dawaj, płyń, jest. Jest! Udało się, udało się, udało się! Teraz płyń, 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 płyń! Co jest nie tak z tym poziomem? Ja mam bardzo dobre pytanie. Co jest nie tak? Płynę z taką prędkością, że ja bym w tym czasie, to już by mnie ślimak przegonił. O! Nagle przyspieszyłem. Magicznie. Nawet nie wiem jak, kurwa. Ej, jak tam? Długo na mnie czekaliście? Pewnie już wystarczająco. Da, wchodźcie, wchodźcie. Ja pizgam, myślałem, że będę miał opcję. Myślałem, że będę miał opcję jakoś im ukrócić jakoś ich konanie, ale widzę, że niestety gra nie pozwala na taką opcję. A szkoda, chciałbym im ukrócić to. Chyba Chińczycy, słyszę Chińczyków, bardzo dobrze. O kurwa, Chińczyk jeszcze.
Nada. Ała, 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 zaraz, zaraz. Użycie w tym momencie latarki będzie bardzo dobrym pomysłem, widzę. Tu jest jeszcze jeden. Pum. Halo. Pum. No. A, przeładowane. Ale mi ścięło grę. Co jest? O kurwa. Statek to pół zgięło. Ja pizgam, co tu się dzieje? Łop! Ja pie... Zaraz będzie kontakt, zaraz będzie kontakt. A, na razie Scar. Albo... CZ. Oho, czy to jest ta muzyka? O kurwa. Jednak warto nie było iść do przodu. Dobra, to sobie wezmę to. A na blisko wezmę... Dobra, wiecie co? Time to take my special... special... uzbrojenie. Aha, do widzenia. Nie. Ała, ała, ała! Kurwa. Mogę jakoś ściekami przejść do nich? Bada się. Ale nie wszystkimi stronami. Tu coś jest. Broń znalazłem. Kurde, nawet nie wiedziałem, że broń tutaj znajdę. Nice. A zatem skoro znalazłem, to trzeba to jakoś wykorzystać. Karabin maszynowy już mi się podoba. Znaczy, ten typ karabinu, który ja bym chciał akurat. Tutaj jakieś znowu ścieki przejście. To jest jakieś znowu przejście. Tutaj też będzie broń? A nie, tu mi się odblokowało przejście. Dobra, po prostu. A, że blisko, na blisko jest. Dobra, pozbyłem się kolejnych. Jest... niewyobrażalnie dużo przeciwników, kurna, na tym statku. Brąz? Za kampanię? Czego ja nie zrobiłem? A, za mało chyba po prostu trafień i tak dalej. A miałbym MX4. Kurwa! Ale mam M4 na szczęście. No dobra, jak skaczemy, to skaczemy. Do góry, 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 do góry. Nie chcę utonąć, nie chcę utonąć. Nie chcę utonąć. O, jest.
Dzięki, stary. Dobra, jadę. Teraz pytanie, który statek jest wrogi? Do widzenia. Jestem X4. Aha. Strzelać, kurda. Dobra, walić, pieprzyć. Tam co jeszcze? Trzeba rakietę. Bye, bye. A, lecimy, strzelamy. Do ostatniego pocisku. Choćby nie wiem, co strzelamy. Czy jest jakaś opcja, żebym mógł wystrzelić, czy jeszcze nie mam amunicji? Dobra, pieprzyć. Oni na naszych plecach są, czy jak? Nie, jest! Na blisko, kurwa! Spierdzielaj! No! Tam jest jeszcze jeden. Nie, na plecach jest jakiś! Gdzie? Ty kurwa, masz rakietę! Wombo combo! Biecił! A teraz przodem. Za Walkirią. Jeszcze jeden. Aha! O kurwa! Tylko żeby nie wysadzili mnie. Dobra, tu jest jeszcze na boku. Ubu dubu. Jest złota kampania. A was kurwa zaraz zatopi Morze Bałtyckie. W imię Polski walczącej. Dobrze, woda się gotuje, takie dźwięki kurna. A to jest nasz statek, dobra. Tam gdzieś nasi... Zaraz, to helikopter! Uff. Dobrze, mały włos. Płynę. Do środka. Dobra, widzowie, let's get done. Weszły kurasy, kotasy na nasz okręt? Nie pozwolę. Kurwa. Trzeba shotguna użyć. A. No dobra, było ich za dużo. Terror w głębinach, zdobyte osiągnięcie. Nie no, super. Właśnie na to liczyłem, na terror w głębinach. Macie granaty! O kurwa! A tam jeszcze jeden nie dostał czasem? Halo? Proszę dostać po pysku. Tu jest jeszcze jeden. Na szybko. Nożem! Nie wierzę. Ja tym panom złoję dupę. Rozstrzelać ich jak kaczki. Rozstrzelać kurwa Chinolów. Wyobraźcie sobie, że to są kurwa Niemcy. W 29 i od razu wam się lepiej zrobi.
Ała! Kurwa, jak oni nagle biją tak mocno. Jeszcze chwilę temu, kurwa... Dali, gdzie popadnie. Teraz tak mają, nie wiem, aima na poziomie, kurwa, nie wiem. Dobra, mamy shotguna. Mamy M4, sobie chwilę nie postrzelamy. W sumie jak to jest. Okej, seria mi strzela. Pasuje mi. Dobra, to weźmiemy sobie jednak MX-4. Da, macie granat? Kolejny. Gra wasze. Chińczycy przejmują okręt. Zaraz nas powybijają. Gdzie jest Garrison? Mostek zamilkł 10 minut temu. Cholera. A ludzie, którzy byli z Garrisonem? Mężczyzna i kobieta? Mężczyzna i kobieta? Dwoje Chińczyków. Na tej łajbie jest ich od groma. Kurwa, musimy iść na mostek. Już! Idziemy na mostek. Prowadź, Recker! Uważajcie, nie wiadomo, kto tu jest wrogiem. Na pewno jest tu dużo, to ich wystrzelam. Jak kaczki. Dobra. Idziemy naprzód, 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 naprzód. Kolejne pięterko. Nie wiem, czy to jakoś bardzo pomogło, ale zobaczymy. Zbrojenie, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. I to jest pelotka, a tu damy sobie to. Nie powinno być. Zrozumiano. Decker, weź Stingera i zestrzel to śmigłów. Na prostą skrzynię. Weź Stingera. Musisz wycelować! Wydawać kubło! Spychaj, skurwysynu! Tak! Świetny strzał, sierżancie! Dziękuję. Szukamy Garrisona! Oczyścić teren! To było bardzo niecelne. To już było celniejsze. Co? Kinole. Macie po kurna. Pierdzielać z okrętu, kurna. Pierdzielać już, kurna. Za granicę mi stąd. Już, wypierdzielać. Do widzenia. Nie, żartowałem sobie, żartowałem. Dobra, up, granacik. Uj, jest, kurna. Jeszcze tutaj są gdzieś jacyś Chińczycy. O, właśnie podszedł. Dobrze, dobrze, dobrze. Para ukryć się za beczkami. Raczej jest bezpiecznie relatywnie. Dobra, tego. Tylko zabić. Traficie? Dobra, już go trafię. Będzie. Gdzie? Tutaj! Chcę trochę amunicji przynajmniej odbiorę. Zobaczmy. Spoko strzelba. I sobie na razie ją zostawię. A co do MX-a, to jednak chyba wezmę sobie to na razie. Mów, którędy na most. Otwieraj rękę. Dobra, otwieram. Posłanie mnie tylko. Dobra, idziemy, idziemy. Ona ma kłopoty! W sensie, ona sobie już poradziła, nie żeby coś. Ej, chłopaki, bo ona już sobie poradziła, nie żeby coś. Kurwa mać, dobra jest. Gdzie on się podział? Garrison kazał go przenieść. Co? Zostawiłaś go? Garrison ma gdzieś, kim jestem. Co miałam zrobić? Pobić go? Pomogą odeprzeć atak. Zadzwoń na mostek i wypytaj Garrisona. Ciebie posłucha. Nie, Chryste, Hanna. Przecież mostek został odcięty. Wynosimy się stąd. Zabarzę, jazda! Za tobą! Lubisz zaskakiwać, co, Hanna? Taka jest moja praca. Nie praca, tylko po prostu jesteś Chińczykiem, który ukrywa swoje talenty. No dobrze. Prawda. Każdy Chińczyk ukrywa swoją pełnię talentów.
Fajnie, że jesteś za mną. Ale kurwa, fajnie by było, jakby do mnie strzelali. Nie! Nic nie zepsułem na szczęście, ale jestem zły. Jestem zły! Chyba wezmę coś, co zadaje jednak więcej obrażeń. Zobaczmy, co tu zadaje najwięcej obrażeń. Ty zadajesz. Co tu jeszcze zadaje dużo obrażeń? Skars dużo zadaje. Ręczny KM też może być. Dobra, wezmę sobie ręczny KM. Chociaż nie ma to takiej ilości ma amunicji, jakiej ja bym sobie liczył, ale no okej. Dodawajcie ogień zaporowy, kurda. Czuł, że mam ten ogień zaporowy. Tak, dobrze, 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 dobrze. Teraz ich wybiję jak małe szmaty. Spierdzielać mi z łodzi. To nasza łódź. Kapitalistyczno-amerykańska łódź. Ta działka sobie przeciwlotnicze sobie radzą. Gdzie jeszcze? A, że tutaj, dobra. Czyli musimy na górę się dostać, dobra. Pytanie, czy nasz przyjaciel Kowik. Helikopter zestrzelony! A Kowik żyje? Nie zadzieraj z Valkyrią! Desant z powietrza! No nie! Desantowcy! Rozwalmy je, zanim wyładują ludzi! Te pierdolone chuje nie mogą dotrzeć na mostek! Kowik! Kowik! Ustrzeliłem! Co takie kurna wytrzymałe? Helikopter! Wrecker, załatwisz go? Potwierdzone trafienie! Po nim! Jeszcze jakiś helikopter jest. Tam jest! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Jeszcze jeden. I... bup. Strzelam, kurna! Wykorzystaj całą amunicję! A jeszcze pocisk. Tam kolejny, dobra. Bup. Bup, 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 bup. Wskazujcie cele. Da wysadzić wszystkich wrogów. Kurna, spierdzielać. Nie wiem, jak to jest możliwe, że niektórych nie trafiam. Trafiam, a! Bo kurna. Opancerzony jakiś. Dobra. Szybko! Wracamy do kobiety. Tobie wezmę trochę amunicji. Panie kapitanie. Już! Chodźmy! A już, chodźmy!
Ja przodem, dowódco. To jest. Idź przodem. Ja się zajmę jeszcze wzięciem dla nas amunicji. No i znowu dowodzisz. Dobra. Dziękuję. Za dysk pełen pornografii. Zbliżymy się, czy panie Irishu masz pewne ukryte fetysze. A od razu mówię, wszystko oprócz małych lolitek jest zakazane. Zaraz, co? Tak powiedziałem. Myślę, że teraz idziemy. O, ktoś puka. Ła, ła. Granat. Masz. Uwaga, zbyt cicho. Jest cisza. A, dziękuję, dziękuję. Nawet nie był strzał, tylko był granata, ale i tak dziękuję. Co wy tutaj macie? Macie te QBZ-y wszystkie całe. Czysto! Kapitanie Garrison, mostek czysty. Jaki jego stan? Stabilny. Gdzie agent Kowik? Niestety zginął. Niech to szlak. Tylko dzięki wam Walkiria nie zatonęła. Niestety jest uszkodzona. Do domu wciąż daleko, żołnierze. Mnóstwo wrogów wokół. A najgorsze dopiero przed nami. Dlatego naprawdę cieszę się, że jesteście. Sierżant Rekę! Czekam na raport za 15 minut. Grabarze są wasi. A, dziękuję. I sobie kulturalnie zmieniłem broń. Upadek Tytana zdobyto osiągnięcie, odblokowano. No i co, widzowie? Kolejny odcinek z głowy. Potwierdzają, że centralne dowództwo Pacyfiku nie istnieje. Zostało zniszczone przez Chińczyków. Teraz to już teren Changa. Rozumiem powagę sytuacji, kapitanie. Tym bardziej wskazana jest ostrożność, ale włączenie jej do oddziału Irish... Irish nie ma pełnego obrazu sytuacji. To szczególne okoliczności. Ona pójdzie z wami. Rozumiem. Irish jest w porządku. Będę go miał na oku. Doceniam to, Pak. Przed tobą długa droga, ale masz zadatki na dowódcę. Dziękuję. Powinniśmy coś wiedzieć na temat ataku na lotnisko? Tak, przeprowadź Rekera. A Reker co, pewnie ja? Pak, Reker, mam dla was ważne zadanie. Musimy dobrze wykorzystać ostatnie rakiety. Przebijecie się na lotnisko. Tylko ostrożnie. Dacie znać, jak wyprowadzą samoloty. Dowalimy skurwielom i popłyniemy dalej na zachód. Jasne, kapitanie, łatwizna. Pak. Reker, możecie zginąć. Straty będą duże, ale nie ma wyjścia. To nasza jedyna szansa. Oddział, który dotrze na lotnisko i wystrzeli flarę, będzie mieć pół minuty na ewakuację, zanim rozpoczniemy ostrzał. Jasne. Musicie się zwinąć, zanim spadną nasze rakiety. Jasne, panie kapitanie. Chodź, Raker. No i Hanach oficjalnie jest w naszym oddziale. To co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarze, czy podoba wam się serial, czy chcecie kontynuację. Do zobaczenia, trzymajcie się.